Cześć, Arbert. Manko. Wracasz po długiej przerwie. Jak przygotowania do walki? Jak forma? Jak się czujesz? Jedzie bardzo dobrze. Nie zostało już dużo kilogramów do zbicia. Ważę jutro o 10. Na chwilę obecną mam tam około 4 kg z hakiem, także bywało znacznie więcej. Czuję się, tak jak powiedziałem, dobrze. Tak jak powiedziałeś, była dosyć długa przerwa, ale też spożytkowałem tą przerwę przede wszystkim na naprawę barku, bo trochę czasu już mi to doskwierało. Także wracając, wszystko jest okej. Dobra, co sądzisz o swoim najbliższym przeciwniku? Wiemy, że ma serię 5 zwycięstw z rzędu. Mam nadzieję, zatrzymasz ją? No na pewno będę chciał, w sensie takim, no wiadomo, ja i Krystian chcemy wygrać na swoje walki. Ja podchodzę tak do zawsze do sportu, niech wygra lepszy. No ja przede wszystkim będę starał się wygrać tą walkę, no i zrobię wszystko w mojej mocy, a jaka będzie wola Boża i jak to się skończy, no to zobaczymy, no w sensie takim, że zawsze staram się dawać te emocje kibicom, no a że tak powiem, no tutaj wynik jest tak naprawdę sprawą otwartą. Albert, długo cię nie było, opowiedz, co robiłeś w tym czasie, gdy cię nie było. No to może powiem tak, urodził mi się syn, porodu nie odbierałem. Z racji COVID-u nawet nie udało się zrobić porodu rodzinnego, ale na pewno... A czy w sensie takim odbierać? Nie, ale bardzo chciałem być z żoną i też chciałem ją wspierać, bo widziałem, że jest to dla niej bardzo ważne i też chciałem to przeżyć razem z nią. Uważam, że to są teraz, to co się dzieje teraz w naszym życiu, to są jedne z najpiękniejszych chwil. Bardzo dużo dają wszystkim emocji i pozytywnych wibracji w związku, ale też bardzo dużo energii i motywacji do działania. Też musiałem podjąć pewne zmiany, w sensie takim, że tutaj trenuję na co dzień głównie tylko w Radomiu. Do WCA jeżdżę stricte tylko na sparingi po to, żeby jednak pomóc żonie w przygotowaniu syna, ale też czuję się dobrze z tym wszystkim i w żaden sposób mi to nie przeszkadza i jeśli jakieś były wcześniej obawy odnośnie tego, że będą narodziny syna i dojdzie troszeczkę tych obowiązków, będzie to jakiś problem w przygotowaniach, to mogę tylko powiedzieć, że jest zmiana, ale na duży plus. Jak go wziąłeś pierwszy raz na ręce, to zmieniło się myślenie? Bo tak się opowiada, że jak mężczyzna ma pierwsze dziecko, to wtedy nagle zmienia mu się myślenie o świecie o 180 stopni. Zmienia się cel, wszystko to, co się robi. A chciałam cię zapytać, jak ty to odczułeś? Znaczy sama zmiana już nastąpiła w momencie, gdy dowiedziałem się, że moja żona jest w ciąży i po trzecim miesiącu wiedzieliśmy, że wszystko jest okej. No to już to myślenie się zmieniło i bardzo człowiek oczekiwał z utęsknieniem na tego dzieciaczka, bo też staraliśmy się jakiś czas. A dwa, kiedy już wziąłem go na rękę, no to jeszcze bardziej, no przepraszam, na ręce, to jeszcze bardziej spotęgowało się to uczucie i no nie wiem, jak odbierają inni, ale no dla mnie było to no jedna z najpiękniejszych chwil w moim życiu i która trwa do teraz cały czas. Albert, jak udaje ci się oddzielić życie prywatne i właśnie to wszystko takie piękne, co się dzieje wokół bycia młodym tatą, mężem, spełniania się w innych rolach, od bycia zawodnikiem, wchodzenia do klatki, agresji i tego wszystkiego? To znaczy, nie wiem, może tego nie widać po moich walkach, ale ja nie podchodzę do swoich przeciwników z agresją, w sensie takim nie mam agresji przed czy po walce. Ja przed podaję rękę, po podaję rękę. Wiem, że przeciwnik, z samego tego należy mu się szacunek z racji tego, że tygodniami trenuje i myśli tylko o tym, że niedługo stanie ze mną w klatce i będzie musiał stanąć naprzeciwko mnie, a ja naprzeciwko niego i trzeba sobie z tego tytułu oddać na pewno szacunek, to jest raz. A jeśli chodzi o samą walkę i agresję w walce, no to wiadomo, ja mi się wydaje, że ja oddzielam życie prywatne od tego, co się dzieje w klatce. Wiadomo, że wychodzimy tam, żeby dać emocje kibicom i realizować swoje plany i swoje marzenia, które bezpośrednio też się przekładają na życie prywatne, bo wiadomo, też zarabiamy w ten sposób pieniądze i też się bardzo cieszę i dziękuję Bogu, że przede wszystkim mogę robić to, co kocham i jestem w stanie poświęcić się tylko temu na tą chwilę i po prostu z tego żyję. Twój rywal Christian Ekerlin miał taką możliwość, żeby walczyć w dywizji 80, do 84 kg w KSW. Ostatecznie zdecydował się, że będzie walczył
w 77. Widzieliśmy go tutaj, bo był, udzielał już nam wywiadu. Patrząc tak na jego budowę ciała aktualnie, jak jesteście w tej fazie zbijania wagi, to faktycznie nie ma między wami wielkiej różnicy, ale jednak ja Christiana, jak poznałam 3 miesiące temu, to był dużo większy. Jak myślisz, ile więcej kilogramów może wnieść do klatki? Czy spodziewasz się, że będzie chciał jakby szybko odbudować się, bo jednak na co dzień waży trochę więcej od ciebie? Ciężko mi jest powiedzieć, tak naprawdę no nie skupiam się nad tym i tak naprawdę interesuje mnie tylko, w jakiej dyspozycji będę ja. Ja też jestem zawodnikiem takim, nie jestem jakimś spychaczem, tylko też bazuję na szybkości i dynamice. Ja też nie lubię wnosić zbyt dużo kilogramów do klatki, bo bazuję na szybkości. W momencie, gdy tych kilogramów odbijam troszeczkę zbyt dużo, to po prostu mi to w walce jednak troszeczkę przeszkadza i tracę, że tak powiem, tą lekkość. No, Christian, mimo tych swoich gabarytów, obserwując jego walki, jest szybkim, dynamicznym zawodnikiem i lotnym na nogach, a tak naprawdę to też nie pierwszy raz on zbija do kategorii 77, bodajże drugi raz, bo to ostatnio wywalczył pas w tej kategorii. Bo to naprawdę do dobrej walce i nie wiem, w sensie takim wydaje mi się, że też każdy z nas ma inny troszeczkę organizm i ja wiem, że mój organizm jest taki, że jednak nie lubię zbijać strasznie dużo tych kilogramów, choć oczywiście zdarza mi się na roztrenowaniu, w momencie, gdy teraz też jakąś tam doleczałem kontuzję, że ważyłem powyżej 90 kilogramów. W wakacje, a w zasadzie pod koniec wakacji już zaczynałeś mówić, nawet tak publicznie, gdzieś tam jak ktoś na wywiadach cię podpytywał o datę powrotu, mówiłeś, że no liczysz na to, że gdzieś tam późną jesienią się to uda. Czy przed Christianem Eckerlinem w takim razie pojawiła się jakaś propozycja walki w innym terminie, z innym zawodnikiem, czy od razu po prostu to był Christian i KSW 57? Nie, pojawiła się od razu oferta z Christianem odnośnie samego terminu, to tak naprawdę był on dyktowany rekonwalescencją po urazie barku, bo na chwilę obecną miałem ostatnio wkręcone 2 śruby w łopatkę, miałem odłamany wyrostek barkowy, troszkę mi przeszkadzała ta ręka i właśnie z tego miejsca bardzo chciałem podziękować całemu Centrum Medycznemu OML, MD Klinik, który potem odczekiwało ten bark, no i doktorowi Zaborowskiemu, który wykonał ten zabieg i to było głównie podyktowane. Ja też mam nadzieję, że też będzie mi to zdrowie dopisywać i na pewno chciałbym w przyszłym roku zrobić nie jedną walkę albo jedną na 2 lata przez te kontuzje ostatnio, tylko 3 walki dla mnie, to wydaje mi się, że to jest takie dla mnie optymalne i też będzie coraz bardziej pozwalało uwalniać ten mój potencjał. Mistrzem twojej dywizji jest Roberto Soldic. Roberto w ostatniej walce zrobił sobie wycieczkę wagę wyżej. Powiedział po zwycięstwie z Materlą, że podoba mu się w kategorii do 84 kg. Być może gdzieś tam, bo wiemy o tym, że fani też chcieliby to zobaczyć, być może zobaczymy w najbliższej przyszłości walkę jego z Mamedem Khalidowem. Jak ty oceniasz wycieczki mistrzów do innych wag? Czy ty postrzegasz to przez pryzmat jakiegokolwiek blokowania dywizji, czy jak na to patrzysz? Ja postrzegam, że przede wszystkim robimy to dla kibiców i jeśli kibice tego chcą i przede wszystkim kochają takie zestawienia, to takie zestawienia należy robić. Jeśli była takie parcie, wola kibiców, żeby takie zestawienie zrobić i żeby Roberta zestawić właśnie kogoś z kategorii wyżej, żeby zobaczyć, porównać, bo to jest niesłychanie ciekawe. Też sam jestem zawodnikiem, ale tak samo jestem kibicem, kocham swój sport i też mocno go analizuję. Czasami nawet, nie wiem, ostatnio miałem gdzieś tam przyjemność wypowiadać się. Mi się to podoba, w sensie takim mi się to podoba i też, nie wiem, chociażby wziąć, nie wiem, pierwszy MMA może Randy Couture, tak? Mistrz w 9-3 i mistrz w ciężkiej, pierwszy mistrz kategorii, przepraszam, pierwszy mistrz 2 kategorii UFC. To samo Conor McGregor, też wydaje mi się, że to jest na porządku dziennym i wtedy ta możliwość zestawienia tych ewentualnych pojedynków i przynoszenia tych emocji kibiców jest jeszcze większa, także ja jestem jak najbardziej na tak. Czy komentowanie, analizowanie walk sprawia ci taką samą przyjemność jak robienie, czyli walczenie w klatce? Na pewno nie. Na pewno nie. Przede wszystkim jestem zawodnikiem. Też jako zawodnik też staram się podchodzić do tego, mimo nie czasami patrząc na te walki, jednakże jest troszkę w nich agresji. Z mojej strony, to na pewno staram się też podchodzić analitycznie do swojego przeciwnika. Jednak no,
walka to jednak sztuka analizy i umiejętność poskromienia tych emocji, a tutaj jest po prostu troszkę dużo łatwiej, bo jednak można usiąść na spokojnie przy komputerze, włączyć tą walkę, tą wideo, ten telewizor i można na spokojnie przeanalizować. I też w momencie, gdy analizuje się swojego przeciwnika, analizuje się dwóch gości, którzy po prostu nie będą z nami walczyć, jest to po prostu dużo łatwiejsze, bo po prostu nie wkradają się jakieś tam czasami potrzebne lub niepotrzebne emocje. Albert, ja mam do ciebie pytanko o, nie wiem jak to nazwać, ale chyba zmianę po prostu w przygotowaniach. Chodzi mi o sztab. Inny będzie narożnik troszeczkę. Słyszałem, że wróciłeś troszeczkę do jakichś innych rzeczy, więc jakbyś mógł to wszystko przybliżyć i też wyjaśnić skąd tak, a nie inaczej. Znaczy, tak jak wcześniej odpowiedziałem tu już Martynce, tutaj też część była podyktowana na pewno i wpłynęła to na rodziny syna. Po prostu musiałem wrócić do Radomia, to jest raz, ale też się bardzo cieszę, że wróciłem właśnie do swojego pierwszego trenera, Germana Anfinokinowa. W sensie takim, nie to, że wróciłem, bo ja trenowałem u niego cały czas, tylko po prostu tych treningów znacznie było teraz więcej w RKT Radom i tutaj, ale oczywiście też tak samo pomaga mi trener Robert. To nie jest na zasadzie takiej, że ja coś zmieniłem, w sensie takim może jakbyśmy wzięli, gotowali poprawę, to troszeczkę potrawę, to po prostu troszeczkę inna jest ilość tych składników, w sensie takim po prostu teraz u trenera Roberta robię troszeczkę mniej, bo jeszcze jest na do WCA, głównie na sparingi, a z trenerem Germanem trenuję wieczorem i też trenuję rano, tarczuję, do tego mi dodatkowo jak zawsze też pomaga trener Paweł Surdy od kickboksu z Wiktorii Szydłowiec. To zapytam inaczej, kto ułożył game plan do tej walki? Trener German. I ile jest tych opcji? Opcji jest kilka. No przede wszystkim wydaje mi się, że patrząc na naszą dyscyplinę, na MMA, no tych opcji jest tak dużo, że wydaje mi się, że ta walka, która się odbędzie, gdyby, nie wiem, ona się może za każdym razem potoczyć się inaczej. Tak naprawdę to mamy tyle opcji, no nie wiem, patrząc na walkę w boksie są różne opcje. W kickboxingu co ma tutaj naprawdę, no jeszcze mamy możliwość uderzenia, chwytania, kopania, także tutaj jest naprawdę tych opcji bardzo dużo. Ale oczywiście, no jest plan A, jest plan B, także na pewno staram się tutaj to w głowie układać i analizować, ale też mam świadomość tego, jak kiedyś powiedział bodajże Mike Tyson, że taktykę się ma do pierwszego mocnego otrzymanego ciosu, także to też muszę mieć w głowie. Widziałeś walkę Ekerlina, tą pięciorundową, z której tak naprawdę bardzo, bardzo dużo można wynieść, no bo ostatnio to pokonał chyba, nie wiem, czy debiutanta, czy chłopa z ujemnym rekordem, tam w 40 sekund. Tak, widziałem tą walkę, bił się bodajże tam z zapaśnikiem Nasufowiczem. Też mam świadomość tego, że ta walka była dosyć dawno, bodajże chyba ponad rok temu. I też wiem, że nawet patrząc przez pryzmat swojej osoby, wiem, że nie wiem, w pół roku czy w rok można bardzo dużo zmienić w swojej grze. No wiadomo, jeśli chodzi o tą ostatnią walkę, no to był rywal na ostatnią chwilę na zastępstwo, bo tam chyba ktoś wypadł. No i Christian szybko się uporał, trafił kolanem, potem dobił czasami w parterze swojego przeciwnika, nie pamiętam jego imienia. Jeśli chodzi o tą walkę z Nasufowiczem, ja ją obejrzałem, nie obejrzałem jej tak bardzo, bardzo dokładnie, w sensie takim, że też... No nie była ciekawsza. To znaczy, no też wolę też, żeby robili to moi trenerzy, w sensie takim, że ja po prostu też podchodzę do tego, czasami analizuję, ale też najlepiej to jest po prostu wyjść, jestem wykonawcą, w sensie takim, że wychodzę, trener mówi, że robimy to i na to się nastawiamy i na to uważamy i po prostu wychodzę po prostu jak do pracy. Które aspekty, które zwróciłeś uwagę, bo w tej walce przez 25 minut, szczególnie też w rundach mistrzowskich, dużo da się dostrzec, wychodzą pewne rzeczy, automatyzmy też jakichś u zawodników, na co zwróciłeś uwagę? No, rywal był trochę statyczny i faktycznie szukał jakby trochę, no bardzo prostej drogi do skrócenia dystansu, przyciśnięcia do siatki, ale tak, dobrze pracował na nogach Ekerlin, dobrze uderzał ciosami prostymi i nie dał się pod tą siatką też tłamsić. Tam był chyba podłączony w czwartej czy piątej rundzie taki knockdown, ciężko to zaliczyć, nie wiem jak to wyglądało dokładnie, pytaliśmy go o to, ale czy ty jak oglądasz tą walkę, to widzisz luki, które ty będziesz mógł wykorzystać?
No na pewno. Widzę i mocne, i jakieś luki. Tak samo przypuszczam, że Christian widzi w mojej grze, ale no tak jak powiedziałeś, no na pewno z tych mocnych stron, no to widać, że to jest dobrze, bardzo dobrze zawodnik poukładany w stójce, który potrafi bronić z prowadzenia i umiejętnie potrafi wstawać z tego parteru. Też w swoim rekordzie ma walki wygrane przez nokauty, ale też walki wygrane przez poddania, także na pewno wszędzie będzie niebezpieczny. Tak podchodzę do tej walki. Też widziałem, że ostatnimi czasy przygotowywał się w Oktopusie pod okiem Dawida Wypłowskiego. Robił zapasy. W Oktopusie też jest mocny grappling. Zombie tutaj bije się też na gali Marcin Grakowiak. Ostatnio bił się Paweł Pawlak. Chłopaki byli w sztosie. Także na pewno miał z kim robić i wydaje mi się, że na pewno wyjdzie bardzo mocno przygotowany do tej walki. I na koniec zapytam, pamiętamy jaka była sytuacja przed walką z Michałem Michalskim, no zdrowie nie dopisało, delikatnie rzeczy ujmując, no ale też nie odbieramy Michałowi. Ja tego nigdy nie powiedziałem. Świetnej dyspozycji, nie odbierajmy Michałowi. Ja chciałbym się zapytać, czy już pomijając to, dlaczego ta walka wyglądała tak, a nie inaczej, czy w tych przygotowaniach, w twoim nastawieniu mentalnym, z nową motywacją, mówię tu o rodzinie, czy jest szansa, że zobaczymy dużo lepszego Alberta, nie tylko niż ostatnio, tylko niż ostatnio był przygotowany, niż to wyglądałoby, gdyby poszło twoje myśli? No, wydaje mi się, że będę mógł ci powiedzieć dopiero po walce, w sensie takim, no, na pewno bardzo bym tego chciał. Chodzi o twoje uczucie. Czy ty uważasz, że od tamtej walki zrobiłeś progres jako zawodnik na tyle duży, że zobaczymy wersję, której nie widzieliśmy? Znaczy, czy na tyle duży, nie wiem. Na pewno zrobiłem progres i czuję to sam w sobie i też czuję sam progres w podejściu do treningów i na pewno miałem też więcej czasu troszeczkę na odpoczynek, bo było mi zdecydowanie tych dojazdów. Te treningi na pewno mogłem sobie troszeczkę lepiej poukładać, no i na pewno lepiej się trenuje, kiedy się śpi we własnym łóżku, ale w sensie takim, czy tak będzie, nie wiem, w sensie takim, tak naprawdę, no ja sobie tego bardzo bym życzył, no to będzie wola Boża, w sensie takim, no ja to mówię, no, wychodzę, ja chcę wyjść do walki jak najlepiej przygotowany, dać siebie wszystko, wyjdę spokojną głową i po prostu niech wygra lepszy, tak do tego podchodzę. Dziękuję.